Dziewiąta kolejka Pekao Bank Polski Ekstraklasa, więc zapraszam na studio Ekstraklasa, które na interi przygotowujemy dla Państwa razem z naszym partnerem Pekao Bankiem Polskim. Dziewiąta kolejka już niemal za nami, niemal, bo cały czas trwa spotkanie Jagiellonii-Białystok ze Stalą Mielec. Po 45 minutach piłkarze Jagiellonii prowadzą pewnie 3 do 0. O tym spotkaniu będziemy oczywiście rozmawiać, ale nie tylko, bo działo się w tej dziewiątej kolejce. Sebastian Staszewski, witam serdecznie w studio Ekstra Klasa. Witam także naszych gości, a nimi są wieloletni piłkarz Legii Warszawa i nasz stały ekspert Marek Jóźwiak. Witam Ciebie. Dzień dobry, witam. A także były piłkarz Lecha Poznań, Pogoni Szczecin, Polonii Warszawa Groklina, Grodzisk, Wielko Groklinu, Grodzisk Wielkopolski, również nasz stały ekspert, a także wciąż grający czynnie w piłkę nożną w wieczystej Kraków, Radosław Majewski. Dobry wieczór, witam Cię, Witam Was, panowie. Powiedzieliśmy o Jagiellonii Białystok. Pierwsza połowa atomowa w wykonaniu Jagiellonii, 3-0, bramki Jesusa i Maza i dwie bramki Marka Guala, czyli Hiszpanie wzięli na, na, na swoje barki to, to spotkanie, natomiast ten mecz będzie jeszcze trwał w trakcie naszego programu, ale większość spotkań jest już zakończona i rzućmy okiem właśnie na wyniki tej dziewiątej kolejki, tych meczów, w których wiele bramek padało, nie brakowało, bo aż sześć trafień w derbach Śląska. Górnik Zabrze remisuje 3-3 z Piastem Gliwice. Również sporo, bo cztery bramki w no, takim meczu na szczycie, trzeba powiedzieć, Pogoń Szczecin zremisowała nieco szczęśliwie z Lechem Poznań 2-2. Cztery trafienia w meczu Rakowa. Częstochowa z Legią Warszawa, co zaskakujące, tylko jedna drużyna w tym meczu strzelała. Również kolejna porażka Lech Gdańsk, tym razem na wyjeździe we Wrocławiu ze Śląskiem 1-2. Sporo się działo, będzie o czym rozmawiać, ale zacząłbym tutaj panowie od tego meczu, o którym wspomniałem. Albo może nie, zacznijmy od powołań. Wiecie, bo dzisiaj Czesław Michniewicz, poniedziałek, ogłosił powołania do y, reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów z Holandią oraz Walią, które już niedługo i trzech zawodników z Pekobank Polski Ekstraklasy na liście Czesława Michniewicza się znalazło. To jest oczywiście Michał Skóraś z Lecha Poznań, także dwóch piłkarzy Pogoni, Kamil Grosicki i Mateusz Łęgowski. Młody chłopak. Y, jesteś zaskoczony którymś nazwiskiem, albo może na przykład uważasz, że kogoś na tej liście brakuje? Ja myślę, wiesz, co, Sebastian, że my się cały czas poruszamy w kręgu y, ograniczonej liczby piłkarzy. I dzisiaj Czesław Michimwiercz wybrał akurat taką grupę piłkarzy, do których mam pewne przekonanie. Być może chce ich jeszcze ewentualnie sprawdzić na zasadzie zdrukowania przed mistrzostwami świata. Natomiast łęgowski to jest taki chłopak, który. Ja już mówiłem dawno, że, że to będzie po Kozłowskim następny chłopak, który zadebiutuje w, w kadrze polskiej. Bardzo szybko to się stało, natomiast widać, że Czesław Piłkiewicz daje szansę. 19 lat, momentu, Łęgowski, 20, właśnie 19 spotkań w tamtym sezonie w ekstraklasie, w tym gra na razie regularnie Bramka z Wisłą Poc, chyba 7 meczów łącznie, łącznie tam z, z meczem eliminacji Pucharów. Zasłużył na to powołanie, czy jest to tak jak w Misiu, na zachętę? Ja myślę, że. Myślę, że w na zachęta tak do reprezentacji polskiej to się nie powołuje. ich nie widz, muszę Ci powiedzieć, dzisiaj miałem okazję z nim rozmawiać. Powiedział duży potencjał, duży talent, dużo umiejętności, ale to nie jest jeszcze gotowy reprezentant. No tak, ale jak już będzie na tej, na tej kadrze, no to będzie już reprezentantem, będzie miał te 1A. Jeśli zagra. Jeśli zagra, oczywiście ta minuta, czy, czy, czy dwie minuty. Natomiast to jest fajne dla, dla takiego chłopaka, i to jest też droga dla innych. To jest wskazówka dla innych młodych zawodników, że, że warto przez polską Ekstraklasę też można się dostać do polskiej prezentacji. Wspomniałeś właśnie o tym 1A i teraz pytanie, bo Czesław Michniewicz powiedział dzisiaj na tym samym spotkaniu, że być może Łęgowski po meczu z Holandią dołączy do kadry Michała Probierza i zagra w młodzieżówce. Ty wierzysz, że któryś z tych trzech zawodników, czyli Skóraś, Łęgowski bądź Grosicki wystąpi w meczu z Holandią bądź walią, czy raczej będą tylko ekspozyturą eks Straklas, ale taką teoretyczną właściwie nas co, Wydaje mi się, że jeżeli mam, nie miałbym tutaj porównać każdego z osobna, nie. No po ostatnim meczu akurat idealnie, bo grały dwa zespoły, gdzie grały w jednym zespole skóraś, tutaj grał Łęgowski i Grosicki, no jednak dużo akcji było, było ciągniętych przez lewą stronę, czyli Kamil Grosicki, doświadczony, no to są zupełnie inne etapy, jeżeli chodzi o karierę, o przyjście, przygotowanie. No nie możemy powiedzieć, że jest reprezentantem, ale dostaje taki znak sygnał, że jest obserwowany, dostaje taką możliwość, żeby się pokazać. No ja tutaj jestem akurat mocno za skórasiem no bo widziałem to jest taki potencjał, taki, taki który trzeba oszlifować, czyli trzeba pokazać, że, że on jest obserwowany, on w każdym meczu jakbyś wziął pięć ostatnich meczów, nie wiem, czy trzy, czy cztery bramki więc on cały czas jest takim ofensywnym zawodnikiem w drużynie, która gra, gra w lidze konferencji I, co, i też mówimy o ostatnich czterech meczach, gdzie Lech zdobył 10 punktów, a on cały czas cały czas bierze praktycznie jakby przejął, przejął tą pałeczkę po, po Kamińskim, który odszedł. Po meczu z Villarreal miałem okazję chwilę porozmawiać z Unaimem Rym, po ważnym trenerem jednak jakby nie patrzeć i zapytałem Fiałem go Daję twoje zdjęcie z nim także. To prawda, na, na dowód, na dowód, ale z, 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 słuchajcie i y, zapytałem kto się z Lecha wyróżnił i on powiedział, że Wymienił Szaka, i Amarala też pochwalił. Powiedział, że się i mówi: Przed tym młodym chłopakiem jest, jest kariera piłkarska, bo, bo fajnie zagrał wtedy w Walencji. No przede wszystkim widać w tym chłopaku ogromną energię. To jest chłopak, którego energia rozpiera na boisku i kiedy go oglądasz, to widzisz go po prawej stronie, po lewej stronie. On już troszeczkę zdobył tego doświadczenia, fajnie się ustawia. To nie jest już taki typowy skrzydłowy, który trzyma się tylko i wyłącznie linii boiska, bocznej linii boiska, boczne linii boiska i, i tam przy tej linii gra. On schodzi do środka, on już uderza. Za pola karnego w centralnym sektorze boiska, także widać, że w tych ostatnich spotkaniach po Kamińskim przejął to, rolę. to już myślę, że Lech będzie miał, ma kolejnego chłopaka, którego możesz sprzedać za, za duże pieniądze. Natomiast z braku na skrzydłach w kadrze polskiej, ja myślę, że skóraś. Ma zdecydowanie największe szanse. Myślę, że nawet y, mam taką nadzieję, że być może może Kamila już y, Gruzieckiego, ten widz zna. Natomiast bardziej jestem tutaj skłonny ku temu, że, że skóra się zobaczymy w którychś tych spotkań. Niech nam Michał I, dojrzewa. Wiesz co, to jest też kwestia jak on zareaguje po powołaniu, jak on wróci po, po reprezentacjach, tak jak wcześniej Kun pojechał z Rakowa, a później troszeczkę było nie do końca jakby aż takie trakie sreberko jak wcześniej, wcześniej przed powołaniem, bo później jest istotne i, i wydaje mi się, że trener Michniewicz, no jednak jak bierze wszystkie szczegóły pod uwagę, no to zobaczy jak on reaguje po, czy on utrzyma tą odpowiedzialność na boisku, czy on weźmie na siebie odpowiedzialność w trakcie, w trakcie meczu, przygotowania. To jest istotne. Czesław Michniewicz obserwuje, powołuje, ale też obserwuje między innymi Damiana Dąbrowskiego, też Dawida Abramowicza z Radomiaka, ale ani Dawida Abramowicza, ani Dąbrowskiego, ani Damiana Kądziora, ani Patryka Kuna nie ma. Czy kogoś z tych piłkarzy, o których powiedziałem Wam, brakuje tutaj tak króciutko? Ja myślę, że wiesz co, jeśli kogoś miałoby tu zabraknąć, to Dawida Kownackiego, bo to jest chłopak, Ale który... mówiłem o, o, o ekstraklasie klasie. O ekstra klasie. O, pytałem o ekstraklasę, tak. To, no, Artur Jędrzejczyk być może Artur gdzieś tam jest... Artur Jędrzejczyk byłby powołany, ale zadzwonił do selekcjonera i powiedział, że to jest jedyna okazja dla niego, żeby wyjąć sobie tam blaszkę po tym biodrze, które miał zdemolowane i trener powiedział, ok, doprowadź się do porządku i ty cały czas będziesz, bo właśnie był o tyle od powołania. No to, no to myślę, że tutaj tych, czy Abramowicz... Nie chciałbym wchodzić w jakieś takie dywagacje, kogo powołać, a kogo nie, nie, to nie pytam z, cię z króciutko, czy, czy kogoś ci brakuje? Z z Polski strategii? Strategii. Nie, nie, absolutnie nie. Nie, nie, brakuje, nie brakuje mi tutaj, nie, no nie brakuje mi zawodników tutaj powołanych. nikogo, żeby jeszcze tutaj dokładać cokolwiek. Słuchajcie, jak rozmawiamy o meczu, który no, na pewno Polska go obserwowała, chociażby ze względu na, na to, że te drużyny w poprzednim sezonie bardzo długo walczyły do, do ostatniego tchu o Mistrzostwo Polskie. Mówię oczywiście o meczu pogoni z Lechem, no to muszę zacząć od człowieka, który i w pogoni, i w Lechu Poznań grał, czyli czyli naszego Radosława. No, trzeba powiedzieć, że to punkty, które pogoń tak wyszarpała no, wy, wy... ślizgiem w ostatniej sekundzie, bo Lech, trzeba powiedzieć, też w końcu zagrał tak, jak Lech Poznań powinien grać. Uważam, że to naprawdę było bardzo dobre. Być może nawet najlepsze spotkanie Lecha w lidze w tym sezonie. No nie wiem, czy to nie jest na wyrost. No, ostatnie mecze bardziej bym wziął to pod uwagę, no, że Lech jest na tej, jak ja zawsze mówię, znoszącej, no bo 4 mecze, 10 punktów, no tutaj już raczej się spodziewałem, że wygra ten mecz, chociaż przed meczem tak, żeby było to powiedzmy utrzymane, no to bym powiedział, że jest remis. No bo jednak pogonił siebie zaczęła pierwszą bramkę, ale później mi się podobał Lech, druga połowa już tak dosyć mocno przycisnęli. Ta kultura, ta ład, ten ład gry. I lust też mieli. No luz, no tak, ale to jest, to, to, to mi się wydaje, że to ma znaczenie, jak grasz ostatnie mecze, plus ta Liga Konferencji, no gdzie, gdzie jedziesz na Villarreal, nie, 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 nie boisz się, nie obawiasz, strzelasz bramki, grasz ofensywny futbol, grasz do, do samego końca, no też też miałem wrażenie, że tam się zakończy tak jak się zakończy, ale, aczkolwiek no jednak tutaj pokazała klasę Villarreal do samego końca, a tutaj, tutaj pogon świetnie zaczęła, ale później no, jednak tych sytuacji było, było, było wiele dla, dla Lecha, no i tak jak wspominaliśmy tutaj Skóra, świetne wejście akurat do środka, no nie stał szeroko, przed Dosyć, dosyć, dosyć dobrze do środka pola dostał tą piłkę. No i, i cały czas o nim mówimy, no, że jest ofensywnym zawodnikiem, gdzie robi to przewagę. No też mi się środek pomocy podobał. No dobra akcja, jeżeli chodzi o zawodników, o um, widzisz, no zawsze, zawsze zapominam. no jeżeli Karstrom chodzi... i. Nie, Karstrom akurat i... tak, tak. Nie, nie właśnie Muraski jest takim powiedzmy Damianem Dąbrowskim i trochę wyżej bym go oceniał w tym meczu. Tak jakby wziął pod uwagę Damiana Dąbrowskiego, że on do kadry powinien dostać powołanie, ale w tym meczu jakby, chociaż nie wydaje mi się, żeby to jeden mecz miał, miał znaczenie czy powołamy go, czy nie, ale on zawsze był takim, takim motorem, tak? no, potrafił zrozluźnić, wziął, bierze na siebie piłkę, czy, czy, czy do ofensywnie, czy defensywnie, a tutaj jednak Lecha, bym, te, te schematy mi się podobały, schematy mi się podobały, gdzie oni wychodzili naprawdę dobrze ofensywnie, potrafi przez środek wejść w sytuacji i to się, to się dało oglądać, no, jeżeli chodzi o dwa zespoły. Miałeś wrażenie, że w tym spotkaniu Pogoń grała 12 na 10, bo to co wyprawiał Barry Douglas i to jak zakończył ten mecz, no to, to, to trzeba powiedzieć z perspektywy Poznania skandal. No, ten zawodnik dzisiaj, już pewnie kibice zrozumieli dlaczego to Pedro Reboczo grał w Walencji, a nie, a nie Barry Douglas, no, skoro Barry Douglas no, na razie nie dojeżdża, tak trzeba powiedzieć, bo w tym meczu z Pogonią... No... No tak, no, nie tylko był... mówię o samym tym faulu, po którym Pogoń wyrównała, ale cały mecz grał po prostu bardzo, bardzo przeciętnie. Armkis tak, no, tam go ograł też przy, przy tej pierwszej bramce, więc no, to nie był udany występ tego bocznego obrońcy i ja myślę, że będzie musiał długo poczekać na, na swoją kolejną, kolejną aczkolwiek no, lek będzie miał dużo tych spotkań, więc ta rotacja będzie zapewne jeszcze po tej lewej stronie cały czas gdzieś, gdzieś istniała. Natomiast to spotkanie zdecydowanie, no, daulas jest zawodnikiem, który ma kapitalne doświadczalność, Natomiast no, jest ma odpowiedzialny, jeśli chodzi o grę w defensywie i tego te zachowania, ten łokieć, to jest taka, taka, taka gra szkocka. Co, nie? No, to, tam tak się gra. No, I to, to w pewnym stopniu gdzieś zostaje w człowieku, i to, to są takie gdzieś nawyki, które, które bardzo ciężko wyeliminować, ale, ale on wpuścił, wpuścił pogoń do, do jednego punktu, że, to, że ten punkt pogoń wyszarpała, ponieważ tak naprawdę w drugiej połowie Lech, Lech zdecydowanie był zespołem lepszym. I, myślę, że tutaj chciał zamknąć to spotkanie Aczkolwiek, Lech że ja nie Poznań. wiem, czy tak nie od 70 minut już tak trochę nie zabrakło sił, bo, bo, bo to było od, od początku drugiej połowy do, do 65-70 minuta, gdzie Lech było widać, że ma te flow, że ma te piłkarskie flow, jest jakoś dobrze to wygląda, naprawdę e, zupełnie inaczej niż w pierwszej połowie, bo w pierwszej połowie to trzeba pochwalić Kamila, na pewno Grosickiego, bo tę lewą stronę, te, te akcje, Ale które Kamil w drugiej połowie zgasł, totalnie. Tak, tak. Ale nie macie wrażenia, że po raz podduchane. kolejny w drugiej połowie w ogóle zgasła Pogoń? Nie macie takiego wrażenia? Ale te zgasł, to też ale nie, jest tak, nie ja drugi. bym nie powiedział, że Lech zgasł w drugiej połowie. Był moment. No to mieli moment przytkania, ale, ale generalnie no no okay, uważam, okay. że w drugiej połowie prowadzili grę. Natomiast no Pogoń się, w dobrze. kolejnym meczu w drugiej połowie uważam, że odcina im prąd po prostu. Wiesz co powiedział są przed, przed meczem w wywiadzie, w wywiadzie dla telewizji? Mówi, chciałbym, Czego pan żądał swojego zespołu w dzisiejszym spotkaniu? On powiedział, chciałbym, żebyśmy zagrali po raz pierwszy dwie równe połowy. Jak Adam Małysz, dwa równe skokie. No i niestety, okazało się, że nie dał rady. Zagrał tylko tą pierwszą połowę i pierwszą połowę tylko zagrał, więc no, tutaj był, był, był duży problem właśnie z tym, żeby tą intensywność gry utrzymać przynajmniej przez te 80-80 minut. Tego Kamilowi trochę zabrakło, ale w pierwszej części spotkania tam po lewej stronie te akcje fajnie, fajnie szły. Fajne jest też to, że, że są wystawił Alquista na, na prawej pomocy, bo teraz jest po lewej stronie jest Kamil i po drugiej stronie jest Szwed, który, no powiem szczerze, lepiej wygląda na skrzydle, aniżeli jako środkowy napastnik. Myślę, że dali radę, przynajmniej w Lechu Poznań, liderzy, bo Iszak też na pewno zasługuje w tym spotkaniu. No, odzyskał skutecznie taką radość z gry. To widać, to widać. Na pochwałę. Tak, nie no, oczywiście, ale tam była sytuacja już dużo wcześniej, gdzie powinien to skończyć. No ja... pola karnego w trzeciej minucie już Tak, to było. no to było na samym początku meczu. No i tutaj pogoń akurat im oddała. No to też dobra akcja. No to trzeba powiedzieć, że Almqvist zrobi ofensywną dobrą akcję. No, jeżeli chodzi o przestawienie troszeczkę. Ale mi się podoba to, jak pogoń trenuje, bo jeszcze wracając do tego, jak ostatnio byłem na Pogoni, no to jak to jest, jaka dynamika jest. I być może, być może coś w tygodniu jest, gdzieś przechodzi na trochę za daleko że później w meczu jest tylko te, te, tych sił na, na trochę mniej czasu. No jednak 90 minut no, nie da się być na najwyższych obrotach. To już kiedyś nawet zawodnicy z Ligi Angielskiej, jak Lampard, Gerrard, mówili, że jeżeli 70 minut takiej intensywności, no to, to już jest naprawdę dużo. To jest takie, powiedzmy, z tabela 8 na 10, gdzie musisz zagrać, żeby, ten mecz, żeby mecz wygrać. Natomiast kontynuując to, co zacząłeś, jak coś liderzy Lecha dali radę, natomiast liderzy Legii zawiedli w meczu z Rakowem Częstochowa takie mam przynajmniej wrażenie. Raków na swoim stadionie wygrał 4-0. Bramka Iwiego Lopeza, a także dwa trafienia Bartosza Nowaka oraz golfa Biana Piaseckiego. Zgodzicie się? Ja wiem, że to frazes, ale, ale zgodzicie się, że. No Legia w tym spotkaniu, ile była słabsza od Rakowa, to aż na takie lanie nie zasłużyła, bo tak naprawdę trzy z tych bramek padły w, ostatnie, w ostatnich dziesięciu minutach. to ma kiedy, znaczenie kiedy, nie, 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 chcę powiedzieć, kiedy Raków wypunktował jak wytrawny bokser po prostu słabszą drużynę, natomiast no, do tej 80 minuty Raków grał lepiej, spokojnie i nagle włączył drugi bieg, wchodzi Bartosz Nowak. Ile jest rozjechane? No ale to, to właśnie pokazuje, czy strzelasz w pierwszej minucie, Czy strzelasz, wiesz, w 90, czy w pierwszym to ta bramka leczy się tak samo, więc tym bardziej musisz uważać w końcówkach spotkań na to, żebyś bramkę nie stracił a w tym, w tym spotkaniu był nasz gość tydzień temu Kasper Tobiasz, i kiedy słuchałem jego wywiadu, on mówi, że nic się nie stało, jest w porządku, zapominamy o meczu. Ja mam tak trochę mieszane uczucia, jeżeli trochę się stało. Jeśli, ta, jeśli się podchodzi tak do meczu, że okej, okay, nic się nie stało, zapominamy, jedziemy dalej. To później ta gra wygląda tak, jak wygląda. Nie zabrakło charakteru w Legii. Raków wyszedł bardzo mocno, agresywnie. Brakuje mi, brakuje mi w Legii zawodników, którzy odpowiednio zareagują na, na przeciwnika. Nie wyczekiwanie, bo fajnie było wyczekać Radomiak. Udało się. Szyli w końcówce bramkę. Natomiast raków z Alkowem, trzeba grać inaczej. Ale powiedziałem o liderach, i to jest kolejny mecz, uważam, w wykonaniu Jozłek, który. Nie jest właśnie. No wiesz, że zupełnie fajnie gra, fajnie gra w piłkę. Jak kiedy, kiedy gościem i... biorącym takie coś na plecy, ale też Paweł Szołek totalnie niewidoczny. Bartek kapustka wchodzi z ławki, niewiele daje. No, na, nazwiska robią wrażenie, ale dopóki. Trzeba chcieć yy, trzeba zainwestować. Się nie zacznie, tak, bo jak się mecz zaczyna, to już przestają robić aż tak. Sebastian, trzeba, trzeba zainwestować zdecydowanie więcej. Jeśli przyjeżdżasz, przyjeżdżasz do zespołu, który walczy o mistrzostwo Polski i chcesz to mistrzostwo polskie zdobyć, to musisz się bardzo mocno postawić. W rakowie tego nie widziałem. I mówię tu o, o, Legii, o, o Legii Warszawa. Raku zdominował Legię, tak, Częstochowa. I, i tutaj, tutaj zdecydowanie 4-0, jak powiedział Marek Pabszun, wynik wysoki, ale w pełni zasłużony. Ponieważ nie, nie, zdecydowanie, rak lepszy. Pierwszy, w pierwszej części spotkania Legia nie oddała tak. celnego strzału. nie macie strzał wrażenia do 30 minuty, że właśnie Legia za bardzo się cofnęła i tylko czekała? Na, na no, te... pytanie jest bo dlaczego. Wyjść. No, no nie wiem, czy nie no była taka chodzi, analiza, no. analiza przeciwnika po to, żeby się przygotować, bo nie do końca byli. Gotowi na to, żeby się sprzeciwić rakowi, czyli jeden na jednego, a wyjść wyżej i nie i, i do no, akcje... Raków grał, Raków grał wie, więcej, więcej spotkań. Miał ten sam cykl treningowy. Zgadza się. Mało tego. Legia dostała trzy dni wolnego, a więc wiesz co, był czas na zregenerowanie się i był czas, że w tym spotkaniu można było wyjść, bo nikt nikomu Radek nie zabroni biegać. Nie, no Absolutnie. Czy... Za, bronić, zabronić, żeby biegać, żeby Ale walczyć, też... żeby tak... Tego mi troszeczkę brakuje. umiejętności piłkarskie, bo te są po stronie legi. Nie wiem, czy w tym chęć, ale mi się podobało. Począt... Znaczy podobało mi się to, jak Raków z... i tak y... wiedział, którędy się przeżyć. Tak jak na przykład z prawej strony, gdzie tam była sytuacja jeden na jeden, gdzie tam też na początku, na początku spotkania powinna pójść bramka. Gdzie tam było, że miał miał taką sytuację, że też powinien trafić, i to była jeszcze łatwiejsza, jak już wspominamy, Szaka, jeszcze łatwiejsza niż to co miał Iszak, że było bliżej i sam na sam z bramką to było wręcz sam na sam z bramką, ale bardziej chcę powiedzieć o to, że właśnie ruch, wyjście na wolne pole, to było po stronie Rakowa dużo bardziej widoczne, a to, że jak się skończył koniec, no to wyjście Nowaka wyjście za obronę, no tam akurat błąd Sokolskiego, oczywiście jak najbardziej powiemy o takich sytuacjach, ale bardziej teraz, ja zawsze powtarzam o szkole trenerów nie, że teraz jestem w szkole trenerów i tam się uczę bo, bo fajnie się rozwijać i zawsze tam mówią o wyjściu na wolne pole żeby atakować kiłki. przestrzeń, Atakuje z przestrzeń tak, atakować kiłki. przestrzeń, no i tak właśnie padła druga bramka, co prawda był Błąd bon Sokolskiego, ale tam nawet nie trzeba było, że się ośmiejesz, ale taka jest prawda. Nie śmiejesz ja się, atakujesz. Ja się uśmiecham, bo. Tak, bo ale... widzę, że ty już bardziej trener niż. Nie, ja biorę Noś pod uwagę. Piłkasz, nie jak, 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 wiem, w jakim wieku dopiero to zrobił. Pojechał, 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 ja pojechał na dwa zjazdy i zazdówki. Zjad... Od Ja się człowiek Zde... rozwijał mentalnie. Nie zrozumiał, co chodzi w piłce nożnej. Tak, że już inaczej na to patrzę, Ubra, ale mógł. Fakt jest taki, że mi się podoba, że tak naprawdę przychodzi Nowak, no to trener papszym go potrafi wprowadzić do zespołu, gdzie jest gwiazda zespołu Iwi Lopez, który nie wiem, czy by masz tak powiedzieć, że tak bójszą w, w tym meczu, w pierwszej połowie, no do momentu zejścia. A ja nie powiedziałem tego. Coś tam brałeś pod uwagę. Nie wiem, czy mnie oczkiem nie, nie puszczałeś, akurat jak nie było kamery. Ale fakt jest taki, że drużyna jako Raków, jak grać w zeszłym tygodniu przegrali, tak? 3-0 na Krakowi, ten mecz, jak to trener patrzył powiedział, bo akurat widzisz, wracając do, do kursu, no to był trener patrzyn i wykład robił na, na kursie i powiedział, że awaria, ale zobacz, z awarii, jaka jest reakcja? Zagrali u siebie, wygrali cztery, a można było więcej. A podobała wam się reakcja e, taka dość zaskakująca Marka Papszuna, który na ławce posadził Bartosza Nowaka, który dostał nagrodę dla piłkarza, najlepszego piłkarza sierpnia. I to też chyba mam wrażenie zdezorientowało Legię, bo raczej przewidywali, że będzie w podstawowym składzie. A on wyskoczył na te ostatnie ale za 30, 30 minut. E, mówię o Nowaku, wszedł na boisku no i pozamiatał. Tak, ale, ale w, za w pierwszym za kogo? O to, się, to, o to mi chodzi. No, Iwiego Lopeza byś posadził na. No ewentualnie tak, w ale to wiesz, to, to też. E... Jak byli na pozycji? Marek Paprzyń ma. Ustalone pewne hierarchie w zespole, co nie? Jeśli ta hierarchia zostanie kiedykolwiek zachwiana, to, to zobaczymy Nowaka w fecymnym składzie w pewnych spotkaniach. Natomiast. No, na przykład plan taki, na ten... w w Raku będzie mógł przynajmniej w założeniu dominować pewnych. Tak, wtedy. Ale więc to, to, to troszeczkę czasu po... trzeba, trzeba, znaczy, trzeba dać. Trochę tro, 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 ten sam problem, który ma John Van den Brom z Sosą i z, z Amaralem, no, jak ich tam pomieścić, żeby oni sobie nie przeszkadzali. No tak, no, ale akurat w tym, w tym spotkaniu, jak sam wiesz. Zmiennicy, zawodnicy wchodzący, czyli Nowak i Piasecki i Koczergin, dali no, no, nowe życie jeszcze Rakowowi. Jeszcze ta, ta intensywność była zdecydowanie większa. Widzieliśmy to, co różniło Raków od, od legi, to był ruch bez piłki. Ich, mobi, ich mobilność, ich wyjście na pozycję, w legi wszystko było statyczne. Każdy chce piłkę do nogi. Tak się nie da grać przeciwko takiej drużynie jak Raków, która cały czas biega i która z każdą minutą gra coraz bardziej intensywnie. A zawodnicy, którzy wchodzą z ławki. I jeszcze tę intensywność podkręcają, a tego mi zabrakło po stronie, tak powiedziałeś Bartek Kapustka, po stronie warszawskiej Legii. Czekam na, na reakcję piątkową w meczu z Miedzią Legnica, to będzie inny przeciwnik, ale, ale myślę, że ta drużyna musi, musi grać bardziej intensywnie i przede wszystkim musi przejść do przodu, bo, bo w tym meczu nie widziałem za wiele chęci do, do tego. Więc ja bym nawet rozwinął ten temat, bo powiedzieliśmy sporo o Rakowie, ale rozwinąłbym ten temat. Ja generalnie w tym sezonie trudno mi wskazać mecz Legii, w którym Legia by, nie wiem, grała znakomicie, dominowała, prowadziła igrę i tak dalej. No, powiedziałeś o spotkaniu z Radomiakiem. W pierwszej połowie Radomiak był lepszy niż Legia. Nie, ale o powiedziałeś tym o spotkaniu z Górnikiem. No, Górnik sobie rewelacyjnie z Legią poradził na Łazienkowskiej i gdyby nie tam decyzja taka, a nie inna sędziego i później drugi bieg włączony przez piłkarzy Legii, też skończyłoby się to porażką. Pytanie brzmi, czy to już jest moment, kiedy możemy ocenić Efekty pracy kosty Runiajcia, te dziewięć kolejek? Czy uważasz, uważasz, że jeszcze trzeba poczekać, jeszcze trzeba zobaczyć, że to sprzątanie po tym, co się działo w ostatnich latach, musi potrwać? Nie, no ja osobiście nie, nie, nie jestem w stanie tak do końca ocenić, jak tak gra, No, bo potrafi mecz być na widzewie. Dwie różne połowy, oczywiście pierwsza była dla widzewa, choćby, choćby tak, bo akurat ten mi przyszedł do głowy. Druga połowa zupełnie, zupełnie inna. Potem jest z radomiakiem taka, takie badanie się, powiedzmy. No, go, strzelił Gola go Augustynie, który był. Ta gra pragmatyczna, tak, na wyczekiwanie, co nie? Mi się, no. mi się to absolutnie. Ale ja też w sensie, nie po, ja też Gdyby nie, poznałem, nie Kacper Tobiasz żeby... w bramce, Maurides strzeliłby bramkę, albo lepszy strzał Mauridesa i no miałaby Legia, legia gorąco. Nie, mi nie do końca tego się spodziewałem, jak trener Uniajicz poszedł do Legii. No bo jednak ja go z Pogoni pamiętam trochę inny. Wiesz, no branie piłkę, piłka, odpowiedzialność od, od, od swojej bramki. Chociaż być może już jakby dostosowali się do tego, że widzą, że nie do końca ci zawodnicy jakby potrafią to zrobić od razu, na początku. Więc może dłużej trzeba potrenować, dłużej trzeba te automatyzmy. No bo w Pogoni to brało się od piłki, od piątki swoje i się szło ofensywnie jak najwyżej i próbowałeś strzec. No jednak to, to było widowiskowe, a teraz jeszcze tak nie do końca o legii można to powiedzieć. Zobaczymy, czy widowiskowe było w kolejnych spotkaniach. Zajrzymy oczywiście w dalszej części naszego programu do Radomia Zabrza i Wrocławia. To skoro tutaj wspomnieliśmy o meczu Radomiaka, który grał na Łazienkowskiej, to teraz powiedzmy właśnie o Radomiaku, który w tej kolejce zagrał na swoim stadionie z liderem Wisłą Płock i zagrał uważam mecz znakomity pod względem taktycznym, tak bym to powiedział, bo w pierwszej połowie Wisła nie tylko nie oddała celnego strzału, Wisła Płock nie oddała w ogóle strzału i byłeś pod wrażeniem tego, jak prezentowali się piłkarze Radomiaka, szczególnie w tej pierwszej połowie, ale generalnie statystyki miażdżące dla, dla Wisły Płock w tym, w tym meczu. Pamiętasz jak tydzień temu mówiłeś o tym, z kim Radomiak jeszcze gra, jak powiedziałem Ci, że Radomiak potrafi grać z tymi, co są tak. na górze, a ma problemy z tymi, którzy są tak, na dole, więc przeciwko, przeciwko Wiśle rzeczywiście to był dobry, dobry mecz, natomiast pamiętajmy, że, że Wisła był chyba ze słabszych spotkań Wisły-Płock. Brak Rafała Wolskiego jest bardzo widoczny. Na Właśnie jest chciałem bardzo, zapytać, bardzo czy, jest życie, czy jest życie bez Rafała Wolskiego? Na razie, jak widać w tym spotkaniu, nie za specjalnie to życie, to życie istnieje, bo Wolak był takim zawodnikiem, jest takim zawodnikiem, który, który w trudnych momentach potrafi wziąć, wziąć piłkę na, na, na siebie i zrobić akcję, zrobić coś, czego przeciwnik się nie spodziewa i tutaj to bardzo wiele pomaga. No, w tym meczu widzieliśmy te bramki też, nie były jakieś koronkowe akcje. Było trochę przypadków w tym wszystkim, ale zwycięstwo jak najbardziej zasłużone. Mam też takie wrażenie, nie wiem czy się Radku ze mną zgodzisz, że Radomiak z tej drużyny, o której tak się mówiło, że gra ładnie, ale no, generalnie różnie z tym punktowaniem było, to zamienił się w nieco bardziej pragmatyczny zespół, bo zobaczcie jak zagrali w Lubinie, chociażby, wyczekali przeciwnika. Defensywa się troszeczkę zmieniła. I, no i tutaj mówię, no Pedro Justinao wchodzi do, do drużyny, chłopak z Rezerw Sportu, zastępuje Mateusza Cichockiego, no nie wiem, 4 tygodnie temu pewnie trudno by było to sobie wyobrazić i on już na Łazienkowskiej zagrał bardzo dobre spotkanie i wszyscy go chwalili, natomiast no tutaj w tym duecie Rosji też widać, że się troszeczkę otrząsnął po tych takich transferowym zamieszaniu i, i, i mówię, no dzisiaj jest Radomiak drużyną, która naprawdę nieźle punktuje i to jest 14 punktów w 9 spotkaniach. Niektórzy, czy właściwie większość ekspertów wieszczyła, że ta drużyna będzie kandydatem do spadku, oczywiście za wcześnie, żeby to oceniać, no ale nie jest tak źle w Radomiu. Nie no, tu trzeba powiedzieć, ja pamiętam jak tu się widzieliśmy i był trener, trener Lewandowski powiedział spokojnie, on sobie to układa powoli, wymienił zawodników z którymi były problemy i, i Rosji też, że, że transferowe, że być może on odejdzie być może nie odejdzie, tego zastanawialiśmy się nad numerem 6 akurat w Radomiaku ale bardziej to jest zespół, gdzie on potrafi jakby bronić jako, jako zespół gdzie, gdzie potrafi w defensywie się ustawić nawet ci z przodu zawodnicy, mówimy wcześniej, jeżeli mówiliśmy o Radomiaku to byśmy powiedzieli, ale ofensywnie, oni dobrze potrafią zagrać. Teraz już Mówimy bardzo tego zespół. 6, 6 tina, który naprawdę o naprawdę jednym... bardzo dużo tej, tej drużynie. Bardzo dużo, jeśli chodzi o taką stabilizację. Ale, jak, ale jakie ma znaczenie? ma znaczenie właśnie jeden zawodnik? Jeżeli porównuje, porównujemy w tym meczu. Jeden zawodnik, tutaj nie ma Wolskiego, Sekulski usiada na ławce, Walo jednak nie jest do końca taki mecz, jaki, jaki byś się chciało. I to jest, to jest drużyny, które jak cechuje, jeżeli jedziesz na wyjazd, cechuje to, że jeżeli wygrasz, jeżeli chociaż nawet słabą możesz mieć postawę, ale jeżeli ci się uda minimum te 1-0 wygrać na, na wyjeździe, no to to jest, to jest powiedzmy mistrzowski poziom, albo ten pierwszej trójki, piątki, żeby to wygrać. A tutaj jeden zawodnik, trochę słabsza forma, już to zupełnie jakby no nie do końca się to zazębia. Zabrakło Wolskiego, a znowu po drugiej stronie w Radomiu Alvesz zagrał. W końcu niezłe spotkanie. Miałem wrażenie, że jednak on potrafił w tym, w tym meczu regulować tempo gry i też zdobył bramkę, za co trzeba go pochwalić. Duże było oczekiwania wobec tego piłkarza, kiedy przychodził, bo był najlepszym piłkarzem drugiej ligi szwajcarskiej. Miał generalnie sporo ofert z różnych lig. Ostatecznie zdecydował się na Radom, Widzisz w nim potencjalnie gwiazdę tego zespołu? Czy to jednak jest zawodnik, który będzie czasem coś dawał ekstra, ale też nie mamy się co spodziewać, że będzie co mecz odpalał tam w daj, daj mu jeszcze Sebastian trochę czasu. bo, bo Też jest, musi tej bo, fizyczności, ekstraklasy zdecydowanie chyba się nauczyć. Zdecydowanie musi, musi nauczyć naszej ekstraklasy, bo wiesz, druga liga szwajcarska to jest taka fajna, fajna gra, ja do ciebie, ty do mnie, to jest troszeczkę. A tutaj, Ciekawe, tutaj, tutaj, tutaj jest więcej, więcej romanki, więcej futbolu takiego fizycznego, większa intensywność, kontakt fizyczny. To jest to samo co Afonso Sosa w Lechu Poznań. To, to, jest, to jest podobny typ, typ zawodnika. Oni się muszą przyzwyczaić do, do polskiej ekstraklasy, poznać. Zdecydowanie. No, wiesz, warunki warunkami, natomiast jak masz słabsze warunki, to musisz zdecydowanie szybciej grać i poruszać się po boisku. To mobilny, musisz być bardziej mobilny, ale tutaj, no jeżeli chodzi akurat, no cały czas wracamy do do, powiedzmy, do zawodników, którzy są ofensywni w Radomiaku. No, akurat w tym meczu też to inaczej troszeczkę wyglądało, że trochę jakby taktyką się przygotowali na Wisłę Poc, która z początku tego sezonu jednak no, nas zaskakiwała. A teraz w tym meczu, no jak dobrze się przygotujesz taktycznie i masz pomysł na grę w meczu, grasz u siebie, no to jednak widzimy, że jednak trudno już powiedzieć teraz, kto będzie gdzie na koniec sezonu, albo nawet na koniec rundy, no bo to jest jeszcze, jeszcze, jeszcze chwilę trzeba. I widać, że Mariusz Lewandowski przewartościował grę swojej drużyny. Przewartościował, znalazł balans między ofensywą a defensywą i wzmocnienie tym obrońcom wszystkich I też chyba między efektywnie a efektownie. Zdecydowanie wiesz, liczą się punkty, strzelają dwie bramki i, i wszyscy są zadowoleni. Co nie? Szczególnie, ale mówię, dla mnie, tej drużynie bardzo dużo dał ten środkowy obrońca, który jest agresywny, który jest szybki. Który panuje w powietrzu, on dał taką nową energię e, przede wszystkim rozsiemóć. Bo on już tak delikatnie przysypiał mi tam gdzieś z tyłu ścisku. Ale to zawsze jest tak, jak masz następnego obok siebie, które, na którego powiedzmy, że widzisz po nim, że on jest. Energię, on, ci, on, ci, on ci tym zrobić. To ci daje co, dodatkowo taki, taki, taki boost Masz. No wiesz, no dzisiaj akurat drugie, drugie słowo. Ja, jak, ja widzę, jak Radek się zachowuje przy Marku, to widzę, że Marek tą energię tak mu przekazuje, że zaraz... Ale tutaj... zobacz, energię zawsze zobacz, jest to warto. No ja, jeden drugiego się wymienia. No, próbujemy znaleźć jakiś. Może nie konsensus, ale po, jakby dokańcz, dokańczać zdanie. No. Yy, a propos energii, nie zaczyna jej troszeczkę brakować Wiśle Płock, bo to, co zgromadzili, jeszcze, jeszcze mają, są cały czas liderem, yy, gonieni, naciskani już mocno przez pozostałe zespoły, natomiast to ten moment przesilenia się zbliża, czy jeszcze nie? Czy też nie ma co po jednym, dwóch meczów yy, meczach oceniać? Też być może, że jest jeszcze za wcześnie. No. Jeden mecz, no, jeżeli nie wyjdzie, no też powiedzmy, no można w jednym tak jak meczu… Tak Kraków, ostatnio możesz... z Krakowi dał się rozczarować… Rozciągnąć... Całkowicie, a ten... Bierz, jaka nasza klasa mówimy jest. o reakcji, Zero mówimy tak o reakcji zdaniem. po porażce, no to jednak Raków no, potrafił to zrobić. No, mówimy o zespole teraz, gdzie się zachwycamy tymi pierwszymi meczami, i później tak naprawdę zobaczymy, no, jak już będzie ta stagnacja, kto da te, tego lekkiego, takie właśnie takie ożywienie dodatkowe. No, jeżeli trener teraz wymyśli e, trener Stanu, jeżeli wymyśli teraz no, jakiś dodatkowy taki powiedzmy element, gdzie oni będą jeszcze bardziej e, w tej, w tej kocuce przed, 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 e, przed przerwą na kadrę. Będą potrafili w meczu zaskoczyć, no to wydaje mi się, że oni zostaną tam na górze tabeli. Sporo działo się też w derbach śląska. Jeżeli ktoś oczekiwał meczu pełnego emocji, to proszę serdecznie. Dostał. były emocje. Dostał. No mówię, dostał takie, takie spotkanie. Górnik zaprzeł. Z duszę z zaplecu, wszystko. Wszystko tam było. było. I, i... Nie no, tam czego nie było, tam, czego nie było. To no, nie mówię to... idealny mecz, żeby zareklamować piłkę, szczególnie tą, tą na śląsku. Zresztą może zacznijmy od, od końca, który jest właściwie początkiem. Czyli zacznijmy od początku, bo gorąco już było przed meczem. Najpierw szpileczka ze strony. A mówisz o mówisz A, o o meczu z, z ze zawsze. strony Piasta Gliwice, Instagram kontra reality, a później no taka już młotkiem <grym> bardziej, a... bardziej Łukasz Podolski odpowiedział. Nie wiem czy to jest Łukasz Podolski, czy, czy to Łukasz Podolski rzeczywiście swoim kontem zarządza, ja i bym chciał się tego dowiedzieć. zapytać, czy facet, który jest do dzisiaj idolem Kolonii, który nie może przejść ulicą w Kolonii, bo, bo ludzie go kochają, facet, który grał w Arsenalu, facet, który grał w Interze Mediolan, facet, który grał w poważnym klubie w Turcji, mistrz świata, no Reprezentant były już Niemiec, e, powinien pozwalać na to, żeby z jego Twitterowego konta e, no gdzieś jednak wypływała treść. Mimo wszystko wydaje mi się niegodna faceta, piłkarza o takim statusie, jakim jest. Jak Może niegodna z, ze sobą. Na pewno można było to załatwić w bardziej humorystyczny sposób. I nie mówię tylko I o, o tym wpisie. W, w Kolegi tak, w w tak, tak. Warszawa było, było kilka. Może bardziej tamten tak. był taki niesympatyczny. Nie, nie, I, no, nie in general, ty mówię tutaj o. o... General, no tak, jak mówimy już po angielsku, jeszcze. <grym> Ale to wydaje mi się, no jeżeli on ma wpływ, ma na pewno wpływ na to, co jest na jest, na jego jego konten, musi, to jest jego kątem. Jest musi to akceptować. Ale czasami są ludzie wie, Którzy prowadzą, a później na przykład tweet zniknie, no bo, bo jednak to się nie podobało. Ale tu akurat nie był głupi wpis, no jeżeli chodzi o taką odpowiedź, no ale może on sam nie do końca powinien, tylko może klub jako klub. Ale druga sprawa jest taka, że no wiesz, no taki jest świat jednak, no takie zaczepianki, takie, takie, takie gry Twitterowe potem to gdzieś przerzucają dalej, to ludzie widzą, no dodatkowo się w ten sposób przydają. No weźmy pod uwagę drużynę Wisły Poznań, jakie ma filmiki, na przykład reklamujące, czy jak ktoś podpisał kontrakt, czy jak kupujemy koszulki. To jest klasyczne, ale... akurat. Nie, dlatego mówię, że trochę inaczej to jest. No kiedyś byś był sztywny, no podpisał kontrakt, koszulka, dziękuję, już okej. Okay. No a teraz trochę jakby, trochę więcej się daje tego, no filmiki, bo może akurat nie, nie najlepszy ja mam, tylko takie, ja mam tylko taką konkluzję, akurat miałem przyjemność z Łukaszem Podolskim kilka razy rozmawiać i, i w Turcji się też spotkaliśmy, siedzieliśmy długo, to jest fantastyczny chłopak, naprawdę z bardzo dobrym charakterem i takim życiowym i do piłki pomaga, do my dziecka wspiera i generalnie myślę, że na końcu te, takie wpisy z, zrażają jednak jakąś tam grupę kibiców jednego, czy drugiego, czy trzeciego klubu do, do, do Łukasza. Uważam, że na to po prostu Łukasz nie, nie zasługuje i wiem, że on jest mega zaangażowany w, w ruch też kibicowski, a może czasami warto sobie troszeczkę przynajmniej dać na, na wstrzymanie, bo Łukasz Podolski na samym końcu przemawia na boisku i, i w tamtym sezonie widzieliśmy, że jak przemawiał, to mało co siatki Mawa, nie były To tak. tak porządnie przemawiał, że tak. te bomby leciały wiesz, z prędkością światła, więc... Rzeczmy Łukaszowi, żeby następne tweety były zdecydowanie na wyższym poziomie. Tak. Najważniejsze, że podgrzał atmosferę, która Ura. jeszcze była dodatkowo. Mamy o czym rozmawiać. Tak, podkręcona na, na boisku, bo remis 3: 3 Erik Piotr Krawczyk z rzutu karnego i Richard Jensen, który dwa razy zresztą trafił do siatki, raz pewnie. Nie króla tak, idzie. Nie tak jakby chciał, bo bramka samobójcza, Kamil Wilczek i Damian Kądzior, szalejący Damian Kądzior, bramki, asysty. Rewelacja. No to, to twój człowiek, twój człowiek. Za każdym <laughs> razem, jak jesteśmy i Damian ma minimum asysty, no to ty jest. Damian jest, tutaj są zachwyty, Dobre, siedem, czy... ale to jest prawda. No siedem jest... meczów, dwie bramki, pięć asyst. No okej, okay. no jednak uwolnił się, się. ten podpisany z Piastem Gliwice kontrakt w chyba te, tą jego głowę, która była tam związana. Przede wszystkim on, sensie, tak? przede wszystkim Sebastian, on doszedł do wysokiej dyspozycji fizycznej. W końcu, jeśli, bo jeśli po przed, kostki, tak. jak przed tym zawirowaniem z Lechem Poznań. On nie był gotowy w ogóle do, do gry na poziomie polskiej strach klasy i teraz jest fizycznie gotowy, a że posiadał umiejętności, no to widzimy asysty i widzimy, widzimy jego bramki. Asyst Natomiast. pewnie by było więcej, bo tam jeszcze sytuacje, pamiętam. Tak, jak o, trzeba, ludzi... trzeba te asysty strzelać. No. Tak, trzeba do, dodatkowo dołożyć, ale no wiesz, no, bramka asysta w meczu, gdzie e, tak naprawdę on był jego klub i, i potrafi się też zachować dobrze i w każdym meczu grają liczby. Kiedy emocje bardzo mocno buzują, co nie? To też jest trzeba trzeba oddać Damianowi, że że w tym, w tym momencie się fajnie zachował, kiedy strzelił bramkę i mówi spokojnie panowie, ja tutaj grałem. W również podkreślił to, ile zawdzięcza górnikowi Zabrze i to jest klasa, duże klasa, szacunek. Klasa. Ale klasę też pokazał górnik i charakter, bo jednak no, docisnął ten mecz do samego końca. W ogóle mam wrażenie, że w tym sezonie piłkarze Bartosza głala ten charakter mają po prostu na boisku. Taki śląski, twardy charakter. No tak, tylko że tracą mnóstwo bramek i tu jest ten, jeśli strzelasz u siebie w derbach trzy bramki, to nie masz prawa tych trzy bramek stracić. I tutaj ten balans między defensywą a ofensywą jest troszeczkę zachwiany, moim zdaniem. Szczególnie, że teraz wypad Janicki w bardzo. W bardzo widze tak nie jest. 12 do 12. 12 bramek strzelonych, 12 bramek no to, ja to, to, to jak tak nie jest tak źle, to, źle, o czym Ty mówisz? 12 straconych. To <laughs> na remis, tak? Czyli, nie czyli nie jest, na remis jest. Są drużyny, są drużyny, które troszeczkę wiemy. Mówisz, jesteś, o, jeszcze niższe. I futbol ofensywny, co nie. nie, nie, Słuchajcie, nie rzucam rzucie. tabelę. Rzucam okiem na tabelę. Czwarty w tabeli Raków Częstochowa. 12 bramek strzelonych, 10 straconych. Piąta Stal Mielec, yy, dwa, nie przepraszam, to Stal Mielec, 12 bramek no strzelonych, właśnie. 10 straconych, szósty radomek, 11 bramek strzelonych, 10 A jeden straconych. A ile ma dzisiaj straconych? straconych cztery, i dolicz, dzisiaj 3, które już ta, cztery, straciła już, Stal Mielec. Już 4 to, to jest doliczone nie? dodatkowo, więc no, jakby troszeczkę no, balans jest zachwiany, no, tutaj trzeba się zgodzić. No, ale Aczkolwiek nie powiedzieć o Legii, ale ja z tego co widzę ma też 11 na 11, ale oni no, no właśnie no, mieli więc... też… Okej, okay, no zawsze będziesz widział jedną, czy drugi, jeden, czy. A drugi są na trzecim miejscu, nie, nie są. Ach tak, tylko, że teraz, teraz dostali cztery bramki z, z Rakowem, więc tutaj. No, cztery bramki z Rakowem tutaj, i trzy bramki tutaj, z, z Krakowiem. Tak. sam, sam powiedziałeś, dobrałem. że nieważne, czy się no. w pierwszej czy dziewięćdziesiątej dostaje, liczy się tak samo. No to czy w pierwszej kolejce, czy w jednej dostajesz, ale tutaj dodajesz jeszcze ten mecz. O tym mówię. Liczy, ja liczy, się, liczy się tak samo. Mniej bramek padło we Wrocławiu, bo trzy. Niestety dla kibiców Lechi dwie z nich strzelili piłkarze Śląska Wrocław, Ferik Esposito i Dawid Stecy. Esposito mógł zresztą strzelić kolejną, ale nie wykorzystał rzutu, rzutu karnego. Uwa... Poprawa plecami Steca strzelił bramkę. Tak, tak, ale mówię o, o Esposito mógł mieć dwie bramki. Tak. Y... No ten kryzys w Lechii, będziemy to kolejnym razem o tym mówić, jest już, jest już chyba taki, że, że trzeba po prostu bić tam na alarm. Dzisiaj Adam Mandziara zrezygnował oficjalnie już z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej. Człowiek, który jednak budował Lechię Gdańsk własnymi rękoma przez ostatnie kilka, kilka lat, jest coś, co może dzisiaj Lechi pomóc? No, spodziewamy się nowego trenera. To jest ten w, impuls. Tak, który, w Lechigdans. Gdańsk, więc przede wszystkim tam trzeba zaprowadzić porządek, jeśli chodzi o, o dyscyplinę w drużynie, bo widzimy, że, że to, co się wydarzyło na na boisku we Wrocławiu, no nie przystoi tej drużynie. Duszanowi nie przystoi, Malocz nie przystoi. on przeprosił przystoi. później, ale to niewiele zmienia, no nie, 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 bo to nie, nie MMA, tylko piłka nożna. Nie rób, a nie przepraszaj. No, to, jest, to jest taka, taka zasada. Też nie, nie e... zastanawiacie się właśnie o co tam chodziło. No, spo... Nie widziałem, nie, Może nie widzę. Z... Ale nie, no często nie widzisz takich ruchów. No, nie, cze... nie, no, nie, no nie to często... jest, wiesz, to, to jest takie zachowanie no, normalnie z MMA, co? Nie duszenie za pleców, no to wiesz. Tutaj, tutaj tam coś jest... się musi Ale mi bardziej szkoda tej pierwszej bramki Gajosa, no że jak Kapitalna bramka. A tam nagle patrzysz, a tam tam jest fał na 11 metrów, no i też byś się nie spodziewał, w ogóle, że tam jest jakieś branie, ciągnięcie, czy, czy, czy że tam jest fał. No i nagle patrzysz na bramkę i mówisz, no jak, może to nie być zaliczone. A tam patrzysz na środku, no malocza przewraca człowieka, fałluje na, 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 na lepa, przewraca lepką, człowieka i nagle nie ma gola. No, ale go nie, jeszcze gorzej, nie wiem, no mi się wydaje, no jakbym był w drużynie, no to zmartwiony bym był takim zachowaniem, jak właśnie wspomnieliśmy Kuciaka, no, że, że wychodzi. Okej, okay, ten karny no, to nie jest normalne, ale później, no, jeżeli próbujesz, jest jeden jeden końcówka meczu i nagle yy, przelatujesz, nie trafiasz, nie trafiasz w piłkę, jednak, no, no, no to w czasami wypada. Z do to nie jest Na jednym, jak mocna się, strona. Jak się sypie, to się sypie, no bo też mega trudna sytuacja z Flavia Pajszao, no lider drużyny, jej, jej czołowy strzelec, kapitan do niedawna, a, a mówi się o tym, że tam jest olbrzymi podział teraz pomiędzy Szatnią a, a Flavio. No, no I Je, dlatego... jeszcze z udziałem poprzedniego trenera Kaczmarka, który też tą opaską I tam i dlatego, 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 jeżeli mówisz o, o Flavio, o, o liderze, no to musisz dwie rzeczy. Albo to jest lider i szacunkiem dla klubu, albo to jest lider tylko i wyłącznie z szacunkiem do samego siebie. I Tutaj chyba te dwie sprawy powinny zostać bardzo mocno oddzielone. Czy Flavio jest. Jako, jako sam dla siebie, czy też jest Flavio dla, dla drużyny i dla klubu Lechii Gdańsk, Bo to jest bardzo ważne. Jeśli jest dla samego siebie, no to czas najwyższy się takiego zawodnika pozbyć. Ale nie wiem, czy nie było w tamtym sezonie takiego momentu, że trener Kaczmarek chyba go od, odpuścił na jeden mecz. Była taka A sytuacja, był, był, i on była, wrócił była. na mecz i nie wiem, czy dwie bramki jeszcze. Nie. No, że taka, taka... Ale przede wszystkim, najpierw po meczu w Termalice yy, no zachował yy, się. Zachował się, taka... że powiedział, że no są bardzo źle przygotowani pod względem fizycznym. I to, to powiedział bardzo głośno, bardzo mocno. I to wiesz, jak to jest scenarami młodymi. Nie, no, no ja się jest w ogródek trenera, sztabu szkoleniowego, krytyka, no, wchodzi po meczu, w kompetencje trenera, gdzie podważę go od Możesz razu, to, no to powiedzieć, jeśli jesteś, masz taki status jak Flavio, no to możesz iść do pokoju i powiedzieć, że tak. no załatwmy to wydaje... tak i tak, bo coś tutaj nam nie, nie halo, nie, nie funkcjonuje. Ale jeżeli drużyny. drugi raz już jest taka awantura, no to coś musi być na rzeczy. No my, się, my sobie tylko gdybamy, no nie jestem w szatni, to jest, jesteśmy w stanie, powiedzmy, się dowiedzieć, ale no jednak, no jeżeli drużyna jest teraz, gdzie jest, nie ma trenera, no to dodatkowo jednak to jest duży minus. Maciek dodatkowy. Kalkowski stara się robić, co, co, co może. Tak, ale zawsze no... asystent to nie będzie pierwsza osoba, bo, bo tak, tak, czy, tak czy siak czy na pierwszą piłkarze, osobę. A to nawet kwestia że to ktoś tymczasowy, że za chwilę go, go nie będzie. Tak. Plus taki, informował o tym chyba Maciek są. Z Interi, że Flavia przynajmniej w końcu się pogodził z Marko, ze swoim bratem po wielu latach konfliktu. Teraz czas być może na bracie Gigiewiczów, bo to z tymi <laughs> braćmi nie się to się nie, nie, nie rozumieją. Różnie różnie bywa. Nie, panowie, no to taka, takie, czasy, no, takie czasy, może jakaś awantura na Twitterze na przykład, no nie wiadomo. A tam sprawy prywatne zostawiamy. Skupmy się na piłce. Jeszcze słowo o Śląsku Wroca, bo ta drużyna też myślę zasłużyła mimo wszystko na, na pochwałę. Był na początku tego sezonu. Takie. Bardzo życzliwy jesteś, jeśli chodzi o te, o te pochwały On rozdaje, dla on rozdaje, tak wiesz łatwo. Wiesz co, patrzę łatwo. na to z tej perspektywy, że… Pochwały za trzy punkty, ale nie za grę. O tym powiedziałem, o za skuteczność, bo na początku sezonu miałem wrażenie, że ten Śląsk będzie mocno cierpiał w trakcie tego sezonu, ale udało im się wziąć, złapać jeden, drugi oddech, są dzisiaj gdzieś w środku tabeli, nie, no mają, wiesz, mają 12 punktów, to to, to jest… Zajmują to jest, dziewiąte… Jeśli chodzi o grę w stosunku do ilości punktów, to, to naprawdę jest to wynik rewelacyjny. Tak. Natomiast tam ewidentnie zabrakło jednego, drugiego fajnego transferu. Takiej właśnie jakości, która by przemieszała troszeczkę w, tym, w tej drużynie, no bo, bo no tego niestety brakuje, w sensie takiego czysto piłkarskiego. Jez, no, trzeba sobie powiedzieć, że jest ważne, że ekspozyto wrócił, który nawet jak nie strzela, czy to na Lechu wcześniej, ale, ale robi różnicę, ale robi różnicę tak, którą potrzebujesz. No, jednak w zespole, który powinien, jeżeli chce być i w górze tabeli grać, no to w górze tabeli mam na myśli pierwszą szóstkę, ósemkę powiedzmy, no to, to jednak to jest istotne. Aczkolwiek no, ja nie, nie do Końca, jednak jestem przekonany za, za Drużną Śląską, no bo ma takie dosyć duże wahania, jeżeli chodzi o grę. pokazanie się takie, ja już mówię bardziej ofensywie, no defensywę, wiadomo, że tak czy siak musisz zabezpieczyć, ale nie do końca mi się aż tak podoba. No może mi się nie podoba. Ja też nie tak. powiedziałem, że mi się podoba, tylko pochwaliłem, bo jednak na końcu tak, ale wycisnęli. Dlatego, ten Dlatego ten Marek, tak. Marek idealnie to klamrą spiął, że to za. punkty, tak? tak? Tak, że tyle punktów za masz na to, jak to wygląda. Ale wiesz, no tak naprawdę w pierwszej części sezony tylko patrzysz na, na, na punkty. No ja bym, ja bym to wziął pod uwagę, bo nawet jak ładnie grasz, a nie, a nie zdobywasz. Punktów Kasus, mógł... Mieć, Legnica dwa... Mieć, Legnica ja nie wiem, niestety mam takie przekonanie, że nawet jak oni strzelą dwie bramki, to te dwie bramki stracą ja, zagląda... tak, ja to... oglądam mecz Mieć-Legnica od 70 minuty, bo tam się wtedy wszystko dzieje Tak. pięknie grają, ale dalej są w strefie spadkowej, spadkowej tak. a punktów jest bardzo a ja mało a ja do 70 Zresztą rzućmy może przy tej okazji okiem na tabelę PK Bank Polski Ekstraklasy. Tak jak powiedzieliśmy, niezmiennie liderem Wisła Płock, ale tuż tuż za nią również 17 punktów ma Pogoń Szczecin, a także Legia Warszawa, punkcik Miej Raków Częstochowa, który jednak ma zaległy mecz. Na piątym miejscu stal Mielec, która już kończy chyba powoli swoje spotkanie z Jagiellonią Białystok. Piątym jest Radomia chyba. Szósty, tak, szósty, oj, praktycznie faktycznie, przepraszam, to ja się, ja się teraz pomyliłem, rzucamy oczywiście okiem na drugą część tabeli i tutaj widzimy, no są kluby, które po prostu cierpią i to jest zagłębie, które tych transferów narobiło, no ale na razie efekt z tego, efekt z tego mierny, Mieć, Legnica na 17 miejscu i ostatnia Lechia, Gdańsk, jeśli chodzi o spotkanie Jagiellonii, Białystok z, ze Stalą Mielec, to tam wynik 4-0, drugą bramkę dołożył Imas, a więc hiszpański wieczór dzisiaj w Białymstoku, dwa razy Jesus Imas, dwa razy Mark Gual. Natomiast tutaj wieczór ekspercki, powiedziałbym, w naszym studio w Warszawie. I dzisiaj, za dzisiejszy odcinek serdecznie Wam dziękuję. Przyjemność. Radosław Majewski, nasz stały się. ekspert. I również nasz stały ekspert Marek Jóźwiak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również Państwu za to, że byliście z nami po tej dziewiątej kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oczywiście zapraszamy na kolejne studio Ekstraklasa w najbliższy poniedziałek o godzinie 20. Będzie o czym rozmawiać, bo będą zbliżały się też mecze reprezentacji Polski, ale również w Ekstraklasie na pewno emocji nie zabraknie. Dziękuję serdecznie. Sebastian Staszewski, dobrej nocy.